Otwarcie wystawy Sportowy Świat Dawnego Lwowa, Ludzie i Miejsca oraz spotkanie z wybitnym polskim piłkarzem Janem Banasiem umiliło sobotnie popołudnie 6 przeglądu najnowszych filmów polskich pod Wysokim Zamkiem we Lwowie. Wystawa przygotowana przez Pogoń Lwów w ramach projektu Pogoń dla Pogoni prezentuje nie tylko wybitnych sportowców związanych ze Lwowem, ale również obiekty sportowe Dawnego Lwowa. Przedstawiliśmy sportowców z różnych dziedzin, którzy urodzili się we Lwowie lub spędzili we Lwowie znaczną część swojego życia. Byli prawdziwymi gwiazdami sportowymi, które niestety dzisiaj są często zapomniane, więc ta wystawa przypomina ich zasługi sportowe dla lwowskiego i dla polskiego sportu. Przed pokazem filmu Gwiazdy opartym na życiorysie Jana Banasia miało miejsce spotkanie z gościem specjalnym 6 przeglądu. Była to jego pierwsza wizyta we Lwowie, mieście, z którego pochodziła jego matka. Idę śladem mojej mamy, bo ona była tutaj podczas właśnie wojny w 1942 roku i była tłumaczem we Lwowie, także miała tutaj pracę. No, później wyjechała do Berlina i tam już ze mną. I ja się tam urodziłem i także już później razem byśmy wrócili na Śląsk do Katowic. Podczas spotkania Jan Banaś opowiedział o pracy z lwowiakami, wybitnymi piłkarzami, a później trenerami, Michale Mateasie, Ryszardzie Koncewiczu i Kazimierzu Górskim. Jeśli chodzi o Kazimierza Górskiego, no oczywiście to był mój trener, z nim przez parę lat współpracowałem. To był taki prawdziwy ojciec, jeśli chodzi o zespół, o drużynę. Umiał stworzyć taką rodzinną atmosferę i naprawdę był takim psychologiem dobrym. Chociaż Jan Banaś należał do wielkiej drużyny Kazimierza Górskiego, to niestety z przyczyn politycznych nie zagrał na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium ani na pamiętnych Mistrzostwach Świata w Niemczech. Losy świetnego piłkarza, a dwa losy wpisane w wielką politykę, z którą niestety ten piłkarz przegrał, bo jak wiemy, Jan Banaś z różnych względów nie pojechał na dwie bardzo ważne imprezy, Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich, gdzie Polacy zdobywali medale, a jego bramki decydowały również o tym, że polska drużyna się na tych imprezach znalazła.